Chciałam zapytać, jak pan wspomina czas, gdy grał pan w serialu Rodzina Zastępcza? Nie, bardzo dobrze wspominam. To był bardzo dla mnie doskonały, wspaniały warsztat aktorski, pracy przed kamerą. Spotkałem wielu wybitnych, cudownych, wspaniałych ludzi, nie tylko aktorów. No, takich 10 lat z okładem, no niezapomnianych, no na pewno. Takich, które odcisnęły gdzieś tam na mojej pracy piętno, no, w dobrym sensie tego słowa. No. Najpiękniejsze wspomnienie z Gabrielą Kownacką. Jaka ona właściwie była? No, Gabrysia była cudownym człowiekiem. Była wspaniałą, niezwykłą osobowością. Nie mówię tego dlatego, że nie wiem, że tak wypada o niej mówić, bo już nie żyje, więc będziemy mówić o niej dobrze. Gdyby mnie pani zapytała wtedy, to moja odpowiedź brzmiała, kiedy żyła, brzmiałaby podobnie. No, zawsze się fascynowaliśmy jej urodą, jej osobowością. No, cudownie było pogrzać się w chwilę w jej blasku, poobcować z jej niesamowitą osobowością, kobiecością. To był poza tym wariat. Ona nie miała żadnych skrupułów, będąc, nie wiem, przygotowaną na jakąś uroczystą kolację w gronie przystojniaków. Nie miała żadnych oporów, żeby sobie rękawkiem tego, co piękne, wspaniałe, co założyła na okoliczność tego wieczoru, przetrzeć reflektory samochodu, bo padał śnieg, bo potem trzeba było jechać, a reflektory były brudne, więc no była cudowna, była zwariowana, była spontaniczna, była prawdziwa, była naturalna. No i strasznie tego szkoda, że nie możemy się w tym życiu już ze sobą spotkać.